miejsce, w którym także przypominamy o tych wielkich wydarzeniach z lat 1900-1907. Trochę niestety zapomnianymi, ale to były czasy, gdy kształtowała się nasza kaszubska, polska tożsamość. I tu w szkole w Łebczu, jak w wielu innych szkołach, na Kaszubach dzieci strajkowały, domagając się nauki w języku polskim, a równocześnie pamiętając o swojej kaszubskiej tradycji. Zakaz mowy polskiej, kaszubskiej doprowadził do strajków, które dzisiaj zostały upamiętnione odsłonięciem tablicy poświęcone tym wszystkim bohaterom, małym bohaterom z tamtych czasów. Scenariusz powstał już dosyć dawno temu. Został oparty oczywiście na strajkach we wrześniu, bo musi być jakiś moment zaczepienia, ale został on specjalnie przygotowany na dzisiejszą uroczystość. Dodatkowo wzbogacony o piosenki, które wniosły bardzo wiele do całego przedstawienia. Bardzo symboliczne, bardzo bogate w treść. A dla nas najistotniejsze jest to, że nasi uczniowie z wielkim entuzjazmem podchodzą do tego, aby swoją rolę odegrać najpiękniej jak potrafią. Nie są prawdziwymi aktorami, ale wczuwają się w tę rolę doskonale. Bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi gminy oraz pani dyrektor szkoły w Łebczu za przygotowanie tej pięknej uroczystości. A ta tablica, którą odsłonialiśmy, ona na zawsze będzie przypomnieniem tamtych wielkich wydarzeń.